Historia dzieje się w autobusie, którym podróżuje m.in. mama ze swoim małym dzieckiem. To dziecko zachowuje się bardzo niesfornie, niegrzecznie, krzyczy, pyskuje swojej mamie, nie słucha jej, nie ustępuje miejsca starszym osobom. I właśnie dwie starsze osoby przyglądały się całej tej sytuacji i rozmawiały ze sobą, wypowiadając słowa, które zapewne nieraz słyszeliśmy. To jest nie do pomyślenia, to jest niewyobrażalne. Za moich czasów taka sytuacja nie mogłaby mieć miejsca. Jak ci rodzice teraz wychowują te swoje dzieci? Tej rozmowie przysłuchiwała się z kolei inna osoba, która zaczęła się właśnie nad wychowaniem zastanawiać. Jako rodzice na pewno mamy ogromny wpływ na swoje dzieci. Przez to, co im przekazujemy, jak się zachowujemy, jakie wartości im pokazujemy itd. Ale jest jeszcze środowisko szkolne, nauczyciele, inni uczniowie. Do tego są rówieśnicy czy osoby, które to dziecko spotyka codziennie na swojej drodze. Wreszcie jest to dziecko jako podmiot, jako ktoś, kto ma swój rozum, kto decyduje i ponosi konsekwencje tych decyzji. Ale nawet gdybyśmy byli w stanie wymienić wszystkie osoby, czy wszystkie czynniki, które wpływają na to dziecko i je kształtują, to jeszcze nie będzie wszystko. W Ewangelii Marka jest pewna historia, która na pierwszy rzut oka nie ma nic wspólnego z tym całym procesem wychowania, o którym wspomniałem do tej pory. Padają w niej słowa wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Te słowa można rozumieć bardzo ogólnie, każdy z nas mógłby się takimi słowami pomodlić w większości albo we wszystkich sytuacjach w naszym życiu. Ale te słowa zostały wypowiedziane w konkretnym kontekście. Ojciec przyprowadza swojego chorego syna do Jezusa, aby ten go uzdrowił. Jezus mówi, że wszystko jest możliwe dla wierzącego. I wtedy ten ojciec wypowiada właśnie te słowa: wierzę, ja wierzę. Ale zaraz dopowiada: pomóż niedowiarstwu memu. Ta historia pokazuje mi bardzo ciekawą rzecz. Mogę robić to, co do mnie należy. Mogę to robić bardzo dobrze. Mogę dać z siebie wszystko, ale to nigdy nie będzie wszystkim. Innymi słowy, nie wszystko będzie zależało zawsze ode mnie. Mogę nawet Bogu powiedzieć: wierzę, tak, mam wiarę. Ale zaraz będę zmuszony dopowiedzieć: ale pomóż tej mojej wierze, dopełnij ją, bo Ty masz ostatnie słowo. I to idealnie widać właśnie w procesie wychowania. Możemy dać dzieciom to, co najlepsze, zrobić wszystko, co do nas należy. Ale nigdy nie będziemy mieć pewności, że wybiorą taką drogę, jaka się nam będzie podobała. Że podejmą takie decyzje, jakie się nam będą podobały. Czasem zrobią coś dobrego, czasem zrobią coś złego. Nie mamy na to do końca wpływu. Może to nawet dobrze. Ale jest ktoś, kto ma wpływ na wszystko. I tym kimś jest Bóg. Ja nam życzę, żebyśmy zawsze potrafili do Niego właśnie w ten sposób przychodzić. Panie Boże, jestem gotowy. Ale Ty i tak zawsze będziesz musiał mi pomóc. Bo bez Ciebie to nie jest kompletne. To nie jest pełne. Życzę Wam Boga, który dopełnia naszą wiarę i dopełnia nasze życie.